chwilę obecnej widzimy, przybyli, nadjechali terroryści do szkoły. Jeden z policjantów sprawdza samochód, drugi go ubezpiecza. To jest naczelna zasada przynajmniej działania. W tej chwili przemieszczają się do budynku szkoły. Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej. On natomiast kontaktuje się z negocjatorami i my przyjeżdżamy tutaj na miejsce. Negocjatorzy podejmują rozmowy tylko i wyłącznie na polecenie dowódcy. Myślę, że do działań też wkroczą za chwilę terapeuci ze Zespołu Polskiego Ośrodka Wsparcia Interwencji Kryzysowej. Więc najpierw zostanie oczywiście zaopatrzona osoba ranna, bo to w pierwszej kolejności zawsze robimy. Działa grupa realizacyjna ze szkoły ponadgimnazjalnej numer 2.
samym wejście. Tak jak wcześniej powiedziałem, w działaniach rzeczywistych działała samodzielna grupa. W tej chwili do działań poczęła grupa rekonstrukcyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, która jak widzicie zadziałała szybko i błyskawicznie, obezwładniła napastników. Kilku napastników stawiało opór, ale został on pokonany. Tak jak powiedziałem, w działaniach rzeczywistych działaliby tutaj funkcjonariusze samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego policji. Na potrzeby dzisiejszego ćwiczenia zostali do tego zaangażowani uczniowie naszej szkoły. Osoby pokrzywdzone, zakładnicy zostali... Będą polegały na